Jak nauczyć psa turlania się? Twój pies powinien podążać za ręką ze smakołykiem, znać komendę waruj. Połóż psa, prawą dłoń trzymającą smaka umieść przed nosem. Lewą ręką dotknij psa. Jeśli skupia się na smaku i nie rusza, nagródź. Zrób to co poprzednio. Lewą ręką głaskaj psa długimi ruchami, od głowy do ogona. Ze szczególnym uwzględnieniem lewej łopatki. Nie spiesz się. Pies musi być rozluźniony i w pełni skupiony na smaku, który ma przed nosem. Połóż lewą rękę na łopatce psa. Prawą dłonią ze smakołykiem nakłoń do skręcenia głowy w bok. Prowadź głowę w bok i do góry. I teraz najtrudniejszy moment. Głowa psa skręcona w bok i do góry. Ręka leżąca na łopatce próbuje przewrócić psa na bok. Nie walcz z psem. Nagradzaj, kiedy jest rozluźniony. Nagradzaj, kiedy rozluźniony poddaje się lewej ręce. To trudne. Nie spiesz się. Kiedy pies położy się na boku, wydaj 4-5 smaków. To bardzo ważne. Przygotuj się. Bardzo prawdopodobne, że pies będzie chciał szybko wstać. Powtarzaj to ćwiczenie. Niech pies poczuje się dobrze leżąc na boku. Karm go w tej pozycji. Kiedy opanujecie poprzedni etap, idź dalej. Złap za łapę i przekręć psa na drugi bok. Nie walcz z psem. Powinien być zrelaksowany i rozluźniony. Pozwól mu wstać, nagródź. Gotowe. Teraz trzeba tylko pod znane ruchy podłożyć komendę. Wprowadź ją, kiedy pies bez problemu przewraca się na bok. Tulululu. 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 Staraj się wycofać działanie lewej ręki. Popychaj psa coraz delikatniej. Pozostaw ruch prawej. Staraj się ograniczyć przewracanie psa poprzez chwytanie go za łapę. Postaraj się ten ruch poprowadzić prawą dłonią ze smakołykiem. Ćwicz w obydwie strony. Na każdą ze stron wprowadź osobną komendę albo niech komendą na turlanie się w określoną stronę będzie poklepanie psa po prawym lub po lewym ramieniu. Powodzenia!